Kochani, gdy byłem małym dzieckiem, patrzyłem na świat z zainteresowaniem. Gdy byłem dorastającym chłopcem, patrzyłem na świat ze zdziwieniem. I bardzo mnie dziwiło, czemu te przepiękne, cudowne kobiety w pewnym momencie swojego życia zamieniają się w hetery, zamieniają się w kobiety, które nie budzą zachwytów nie tylko u swoich mężów, ale nawet u sąsiadów. I przez wiele lat mnie to bardzo zastanawiało. Teraz doszedłem do niezwykłego odkrycia, którym chcę się z wami podzielić. Możliwe, że to, co odkryłem, ma lub może mieć kluczowe znaczenie w waszym życiu. Tak stworzyła natura, że facet jest po to, aby dbał o rodzinę, aby dbał o kobietę, aby dbał o swoje potomstwo. I jak długo ta kobieta tworzy i rozwija rodzinę, jak długo ta kobieta rodzi następne dzieci, tak długo tej kobiecie zależy na partnerze. I dba również o swojego partnera, dba również o to, żeby się ten partner nią zachwycał. Natomiast gdy dzieci idą do szkoły, nagle większość kobiet traci nie tylko zainteresowanie swoimi mężami, ale również przestaje o nich dobrze mówić. Zauważyliście? Jasne, wy też. I teraz uwaga! Uważam, że natura zrobiła to nie bez powodu, że natura dała to kobiecie po to jej dała ten brak zainteresowania własnym, ukochanym mężem, po to, żeby ta kobieta już nie tworzyła następnych dzieci, nie produkowała następnych dzieci, po to, aby się zajęła swoimi wnukami, aby nic jej nie odbierało zainteresowania, aby mogła się pochylić nad kołyską swojej wnusi i być Boże, jakie piękne. Tylko po co ten facet ma być u jej boku? Nie wiem, tego jeszcze nie wiem.